Przenośne głośniki bezprzewodowe są super, bo można je wziąć ze sobą na kemping i katować wszystkich swoją muzyką, albo na plażę i wtedy parawany innych ludzi nie ochronią ich przed waszą muzyką. Tylko są dwa problemy z przenośnymi głośnikami bezprzewodowymi, szczególnie tymi małymi. Albo są drogie, a jak są tanie, to kiepsko grają. No i wtedy przypominają bardziej skrzek mewy niż muzykę, którą chcecie innym zaserwować, no bo przecież nie sobie. Na szczęście nie tylko pieniądzem świat stoi. Świat stoi również kreatywnością. I to jest wstęp do głośników Vibro. Mniejszy i tańszy głośnik Vibro, większy i droższy głośnik Vibro. Czym różnią się od innych bezprzewodowych głośników przenośnych? Tym, jak sama nazwa wskazuje, że wibrują. Mają specjalną podstawkę. Jak postawicie taki głośnik na jakiejś powierzchni, najlepiej dużej i płaskiej, to wtedy dźwięk jest lepszy. Ale zanim usłyszymy dźwięk, to zobaczmy, co tutaj mamy. Tutaj możemy połączyć się kablem, małym jackiem, bezpośrednio ze źródłem dźwięku. Tutaj jest line out, czyli możemy z dźwiękiem wyjść na zewnątrz z głośnika. Tutaj podłączamy ładowanie, bateria wystarcza na 3 do 4 godzin grania. A tutaj włącz, wyłącz, połącz się po Bluetooth albo NFC, play, pauza i mikrofon. To oznacza, że taki głośnik może robić za zestaw głośnomówiący. U mnie będzie robił za głośnik. Smartfon, który obsługuje Bluetooth, bez problemu się z takim głośnikiem połączy. Parowanie zajmuje sekundy. I już możecie sprawdzić, jak to brzmi. A brzmi tak. Jest różnica, co? Ten bas nie robi wielkiego wrażenia. A nie puściłem na maksa głośności. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o stół. Inne powierzchnie. Cegła. No nie, bo tutaj są przerwy, więc lepiej, żeby to nie była powierzchnia z przerwami. Co oznacza, że pewnie też lepiej, żeby nie była to kaczka. Lepiej poradzi sobie obraz kaczki. Odwołuję to. Okej, dobrałem idealną głośność. Skimboard położony na stole jest niezłym rozwiązaniem. 190, prawie 200 zł kosztuje ten głośnik. Pytanie, czy jest lepszy od zwykłego głośnika przenośnego, bezprzewodowego, który kosztuje około 200 zł. I teraz, gdybym podciągnął trochę dźwięk, czyli rozkręcił głośność na maksa. Tamten gra głośniej, ten gra lepiej. Pytanie, czy to głośniej jest lepsze niż to lepiej? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nadal ten głośnik jest lepszy, ale pamiętajmy, że to jest tańszy Vibro. Mamy jeszcze droższego Vibro, który w teorii powinien być lepszy, ponieważ tutaj z każdej ze stron płynie muzyka, a dodatkowo są wibracje. Więc ten głośnik powinien nie tylko być głośniejszy, ale też lepszy jakościowo. 400 zł. Tutaj jest więcej opcji. Albo możecie słuchać muzyki z głośników tych bocznych, albo możecie włączyć głośniki plus wibracje, albo możecie korzystać z samej wibracji. No więc sama wibracja jest najgorsza, głośniki są niezłej jakości. Najgłośniej jest głośnik plus wibracja, ale nadal... Nie, no nie jest tak źle. To jest głośnik. Bez wibracji, za 400 zł. Właściwie mój komentarz jest zbędny, chyba słyszeliście, że ten gra trochę głośniej i jednocześnie trochę mniej trzeszczy niż ten, ale ten gra lepiej niż ten i tamten. Czyli jeżeli planujecie wydać 400 zł na głośnik, to lepiej, żebyście kupili taki zwykły głośnik przenośny bezprzewodowy za 400 zł. Ale jeżeli macie 200 zł i chcecie kupić sobie głośnik, który nie tylko będzie głośno grał, ale też strasznie trzeszczał przy okazji, no to Ted Vibro jest świetnym pomysłem.